Dzień dobry. Pytania i odpowiedzi, rozmowy o duchowości. Razem z Wami, witaj Moniko. Więc możecie komentować, pytać. Witaj Kalino. Nie jest to spotkanie z tarotem. Tutaj opowiadamy o swoich doświadczeniach. Dzisiejszy temat to problem tożsamości. Bardzo ważny temat w duchowości. Nie stykamy się z nim. Nie dotykając czegoś takiego jak sny świadome, podróże poza ciałem. Głęboka medytacja, prowadząc normalne życie w ciele, razem ze swoim imieniem, nie jesteśmy tego świadomi, o czym zaraz opowiem, a staje się to problemem, gdy zaczynamy wchodzić głębiej w duchowość. Więc tożsamość. Weźmy Dariusza. Weźmy to imię, ale tutaj możecie postawić każde inne. Ziemskie imię. Pytanie, kim jest ta osoba? Jest to pewna suma. Jest to pewna suma doświadczeń. Jest to suma doświadczeń, która ma swój początek i koniec. Bo Dariusz przecież narodził się i umrze i zniknie. I każdy się zastanawia, żyjąc tu na ziemi, co będzie z tym imieniem, z tą tożsamością. Wiadomo, ta ego tożsamość, to ja, którym jesteśmy tu na ziemi, ten umysł, ten zlepek myśli, suma myśli, doświadczeń, wyobrażeń o przeszłości, o przyszłości, to ego chce trwać w nieskończoność. To ego walczy o przetrwanie. Walczy o to, by być cały czas zasilane. Ego to bardzo mądra konstrukcja. Ego tworzy myśli, wiele myśli. Nasze myśli to przeszłość, która odbyła się 5 lat temu, 15 lat temu. Nasz umysł i historię sprzed 30 lat może wyświetlać nam w głowie, absorbować naszą świadomość. Bo w środku, w każdej myśli jest świadomość, która obserwuje tę myśl. Umysł robi wszystko. Ta ego tożsamość robi wszystko, by tworzyć takie myśli, by nasza świadomość była rozczłonkowana, podzielona na miliony myśli. Bo kiedy jest rozczłonkowana, to jest słaba i jest podzielona. Tak działa nasz ego, umysł. Po to są te miliony myśli. Jeżeli zaczniecie medytować,
wtedy będziecie świadomi tego procesu. Osoby, które nie praktykują medytacji, one naprawdę myślą, że myślą, że to są ich myśli, ich przygody, że mają potrzebę myśleć o tym, co było 15-25 lat temu, zamiast cieszyć się na przykład pięknem przyrody. Wyobraźcie sobie taki obrazek, idzie ktoś przez park, ale głowa schowana i myśli. Nie widzi tych pięknych kwiatków, zwierzątek, pięknego słońca, które zachodzi. Pogrążony jest w myślach, wyobrażeniach umysłu. I ta osoba naprawdę myśli, że te myśli są coś warte. Dopóki nie zacznie medytować, nie zacznie ich obserwować i nie zacznie zauważać, jak umysł głupoty po prostu zaczyna kreować. Cokolwiek by nasza świadomość była rozczłonkowana poprzez miliony myśli, które dzieją się w tu i teraz, bo to zawsze odbywa się w tu i teraz. Również Marianno pozdrawiam. I tutaj pojawia się problem, bo my na początku nie jesteśmy tego świadomi. My naprawdę myślimy, że ta nasza tożsamość, to nasze ziemskie imię, ten PESEL, ta nasza historia, te wszystkie myśli o nas, że to naprawdę jest góra złota, że to ma taką wartość, że to jest taki skarbiec. I my chcemy za wszelką cenę w tym umyśle, w tej konstrukcji, za wszelką cenę chcemy, żeby po śmierci ta konstrukcja dalej trwała. Żeby Dariusz po śmierci dalej był Dariuszem. Tą historią, tą przygodą, tymi myślami. Kiedy inne osoby odchodzą, nasza rodzina, znajomi, ukochani i tak dalej, także nasz umysł oczekuje, że oni dalej są tą samą konstrukcją po śmierci. Dalej zlepkiem tych samych myśli, przeżyć, doświadczeń, tym samym imieniem. Ale wszystko się zmienia, gdy w stanie medytacji zaczynamy zauważać, że te myśli niekoniecznie my kreujemy, że wcale nie są nam potrzebne, że to są bzdury, których sami byśmy nie wymyślili, i że jest to tylko sposób umysłu, by nas rozczłonkować. Gdy zaczynamy medytować i rozpuszczać te myśli, to nasza świadomość zaczyna wzrastać. Te wszystkie brudy w świadomości zaczynają znikać, rozpuszczać się. Świadomość zaczyna stawać się jednolitym polem istnienia. Stawać się czystą świadomością, czyste pole istnienia, czysta świadomość bez myśli. I w tym stanie świadomości pojawia się pewien problem, bo okazuje się, że ten Dariusz, ta suma doświadczeń, suma tych myśli, to, co miało być skarbcem, taką wartością w tym życiu, okazuje się, że to się rozpuszcza razem z tymi milionami myśli, które zaczynamy rozpuszczać w stanie medytacji, gdy dążymy do stanu bez myśli. Okazuje się, że to, co miało tak potężną wartość, to imię. Przecież my czujemy się tym imieniem. To imię to dla nas wszystko, to życie to dla nas wszystko. Okazuje się, że to życie, to imię to jest tylko konstrukcja umysłu, iluzja umysłu, wręcz bzdura, jeżeli wejdziemy w stan medytacji. Coś sztucznego, sztuczny twór. W tym stanie medytacji odkryjemy, że tą tożsamością wcale nie jesteśmy, że to jest tylko ubranie, które w szatni na chwilę ubieramy. I w tym momencie powiem wam o pewnej
historii poza ciałem, właśnie związanej z tym tematem, tematem szatni, ubrań i tożsamości. Witaj, Magdaleno. Więc opowiem wam teraz o tym śnie świadomym, o tym wyjściu poza ciało. Zaczęło się od tego, że nie rozpoznałem w ogóle momentu, gdy zasnąłem. Jestem w mieszkaniu nie swoim, tylko mojej babci, ale jeszcze nie zauważam, bo jestem jeszcze nieświadomy. Dobry wieczór, Beato. Jestem jeszcze nieświadomy tego, że jestem poza ciałem, że jestem we śnie. Jestem w mieszkaniu babci, nikogo innego w nim nie ma. Leżę w łóżku, bo przecież zasypiałem w łóżku i nie zauważyłem tego przeskoku, kiedy wszedłem w sen. Witaj, Karolino. I zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Przedmioty zaczynają ożywać. Lampy zaczynają rozmawiać. Dzieją się dziwne rzeczy, które chcą mnie wybudzić z tej nieświadomości we śnie. No i oczywiście proces przebudzania zaczął postępować. Zacząłem odkrywać, że jednak coś jest nie tak, że już nie jestem w ciele. I nagle przyleciał pojazd, który pojawił się za oknem tego sennego mieszkania. Na początku się zląkłem. Nie chciałem, żeby ten pojazd mnie zauważył, bo oni czegoś szukali, i podszedłem pod okno, bo to było miejsce niewidoczne dla tych, którzy przez to okno chcą zajrzeć. I w tym momencie się jakby pomniejszyłem. Zobaczyłem pod tym oknem drzwi. Otworzyłem drzwi. Wszedłem do środka w inny wymiar. Wtedy odzyskałem automatycznie świadomość już istnienia siebie poza ciałem, swojego duchowego ciała. Była drabina w dół. Zszedłem w dół. I nagle zobaczyłem korytarz, szatnie, przebieralnie. I doszło do mnie takie potężne uderzenie wiedzy, pamięci, że ja tutaj byłem wiele, wiele razy, że doskonale znam to pomieszczenie, doskonale znam tą przebieralnię. Tam były lustra, tam była charakteryzatornia, tam dusze. To była sfera totalnej ciszy, całkowicie odłączona od wszelkich emocji, zdarzeń, żyć. To była szatnia, gdzie dusza przebiera się w jakąś formę, w jakąś postać i szykuje do życia. Przybiera tożsamość. To było dla mnie niesamowite doświadczenie, ponieważ ja wewnętrznie to wszystko czułem, że to pomieszczenie, te ubrania, te lustra, to wszystko, że jest mi tak dobrze to znane. W tym świecie pomiędzy wymiarami. Były kolejne drzwi. Przeszedłem przez nie i dotarłem do kopuły. Przeźroczystej kopuły, z której wychodziły kolejne drzwi prowadzące do różnych światów. W tej kopule nie byłem sam. Od razu przyszła moja duchowa ekipa. Istoty męskie, które technicznie zaczynały pokazywać mi jakąś wiedzę,
której totalnie nie rozumiem i urządzenia, których totalnie nie rozumiem. I dziewczyna, mała okręconych włosach, która z miłością rzuciła się na moją szyję. To była moja duchowa ekipa. Przyszli mnie przywitać w tym świecie pomiędzy światami. Przedsionku do żyć. Gdy otrzymałem, co miałem otrzymać, byłem oczywiście cały czas świadomy tego, że jestem duchowym ciałem, że moje ciało jest tam, gdzie jest, i tak dalej, i tak dalej. Gdy otrzymałem od nich to, co miałem otrzymać, wróciłem znów do tej charakteryzatorni. Do miejsca, gdzie tworzy się taką tożsamość, szykuje do swojej roli. I znów szedłem tą drabiną do tego sennego ciała w górę, do tego ukrytego wymiaru, w który wszedłem, do tych drzwi, które otworzyłem pod oknem, które się ujawniły. Wróciłem do snu, a potem wróciłem do ciała. I problem polega na tym, że poza ciałem odkrywamy, że tych tożsamości może być cała masa. Że Dariusz to jest tylko jedna z wielu ról. I tych imion mogą być dziesiątki, setki, a my te imiona przybieramy jak w takiej charakteryzatorni. Szykujemy się do roli, ubieramy się w odpowiednie ubrania, w odpowiednie cechy, szykujemy się do życia i żyjemy. Tak jak aktor w teatrze. Ale poza teatrem aktor jest kimś zupełnie innym. I tak samo tutaj. Ja w tej kopule, poza charakteryzatornią, dla mojej rodziny duchowej wcale nie byłem żadnym Dariuszem. I wcale nie miałem cech Dariusza. Bo to jest tylko rola. I w naszej pracy duchowej tutaj na ziemi jest to bardzo ciężkie do pojęcia, że to, co jest dla mnie całym światem, to imię Dariusz, który ma trwać wiecznie, przed śmiercią, po śmierci, przed życiem i tak dalej, że to jest tylko rola, ubranie tymczasowe, które odwiesza się na haku, w szafie, w charakteryzatorni i tyle. I tego nie ma, to nie żyje. I my nie musimy tak naprawdę świadomie śnić, podróżować pomiędzy światami, wymiarami, by tego doświadczyć, chociaż no to jest już odczuwalne przez nas na 100%, co to znaczy tożsamość, ubranie i zakładanie ich i ściąganie, ale tutaj na ziemi podczas medytacji także to się pojawia. Jesteśmy niby w swoim ciele, ale bez myśli, więc nasza tożsamość tutaj się rozpływa. Dlatego medytacja jest wstępem w ogóle do tego, o czym mówię. Podróżując dalej poza ciałem, my ciągle zmieniamy imiona, ciała, światy, właściwości. Poznajemy, jak małą wartością jest właśnie to imię, zlepek myśli i tych doświadczeń. A nasze ego walczy z całych sił, byśmy nie rozpuścili tego imienia. I to jest dla nas wielki problem, gdy nadejdzie moment śmierci. Bo gdy ten moment się pojawia, gdy nadchodzi śmierć,
ego jako ciało się rozpuszcza, ale jest coś jeszcze. Jest jeszcze drugie ego. Ego energetyczne. Nasze drugie ciało. Po śmierci ego fizycznego, po śmierci ego fizycznego jeszcze zostaje ego energetyczne, które dalej chce za wszelką cenę utrzymać, że jest Dariuszem. Tylko to ego energetyczne ma wielki problem, ponieważ jeżeli w ciele biło serce, generator energii, to ego było utrzymywane przez serce, miało zasilanie. Ego energetyczne to jest energia, która powoli zaczyna w czasie się rozpuszczać. I ego, którego funkcją jest po prostu przetrwać, zaczyna za wszelką cenę poszukiwać sposobu, by zostać, by nie rozpuścić się. Wielką tragedią jest, gdy nasza świadomość nie odkryła swojego stanu bezmyśli, czyli prawdziwej siebie. To jest wielka tragedia, bo ta świadomość naprawdę myśli, że jest tym imieniem i tym ciałem. I ta świadomość za wszelką cenę próbuje nie ściągnąć tego ubrania. Prosty przykład. Wyobraźcie sobie teatr aktora Dariusza, który gra swoją rolę. Kurtyna opada, rola się kończy, ale Dariusz nie chce zejść ze sceny, bo Dariusz zapomniał, kim jest naprawdę. Dariusz zapomniał, że istnieje poza teatrem, że ma inne imię, inne życie i zna innych ludzi. On zapomniał. On rękami i nogami trzyma się tej sceny i nie chce zejść. Ale zasilanie się kończy. To ciało energetyczne, pozbawione ciała fizycznego, pozbawione serca, pozbawione energii, ono zaczyna się rozpuszczać. I rozpoczyna się walka o przetrwanie. Świadomości, która myśli, że jest Dariuszem, która nie chce pozwolić się rozpuścić, która nie chce przejść dalej, przejść, wrócić do domu, która nie chce. I rozpoczyna się rozpaczliwe poszukiwanie ciała, które pozwoli temu ego przetrwać. Rozpaczliwe poszukiwanie innego rodzącego się ciała na Ziemi, w tym wymiarze, które zapewni energię, które zapewni przetrwanie temu ego. Oczywiście, że nowe ciało, oczywiście, że nowe ciało to będzie nowe imię, nie Dariusz, a może już być to Małgosia, to nieważne, ale ta energetyczna struktura zrobi wszystko, by stać się jakimś ciałem, dostać się do jakiegokolwiek serca, by mieć znowu zasilanie, by ukryć się w innym imieniu, w innym życiu, co oczywiście będzie mieć swoje karmiczne konsekwencje, będzie przyciągać różne inne osoby i zdarzenia związane z tym poprzednim imieniem, ale to jest nieważne. Ego zrobi wszystko, by przetrwać. I to jest wielka pułapka, to jest droga do cierpienia, droga do zniszczenia. Jest droga do wolności i uwolnienia się. To, co powiedziałem, zaczynamy od medytacji, zaczynamy wyłączać kolejne myśli, zaczynamy swoją świadomość poszerzać, odzyskiwać prawdziwą
pełną, czystą świadomość, bez tych myśli, bez ego, bez tego imienia. I wtedy my odkrywamy, że my jako świadomość istniejemy bez tego imienia, bez Dariusza i bez każdego innego. Kiedy odkryjemy, że my nie potrzebujemy żadnego imienia, by istnieć, że my nie jesteśmy żadnym imieniem, że świadomość to jest coś ponad sercem, zasilaniem, ciałem, wtedy jako wolna świadomość nie będziemy za wszelką cenę poszukiwać kolejnych ciał, by utrzymać swoją sztuczną energetyczną konstrukcję po śmierci. Czytam teraz opowieść Kaliny o swoich sennych przeżyciach. Senne przeżycia prowadzą do tego, by nas uwolnić tak naprawdę. Tam może dziać się dużo różnych rzeczy, ale gdy nasza świadomość we śnie zaczyna wzrastać, wtedy pojawiają się istoty, zdarzenia, które mają na celu nas obudzić ze snu, byśmy odzyskali świadomość siebie, by te iluzje senne opadły. Więc tak naprawdę sny i zdarzenia senne można traktować jako taką drogę do przebudzenia. Tylko trzeba być czujnym, trzeba być uważnym, by znaleźć taki moment we śnie ocknięcia się, że to jest tak dziwne, że nieprawdziwe, i wtedy przychodzi świadomość, obudzenie świadomości we śnie. Dobrze, pytanie, czy macie jakieś pytania, jeśli chodzi o kwestie różnych tożsamości, zmian tożsamości, ciała, życie, śmierć. Czy macie jakieś pytania do tego, co powiedziałem? Może sami chcecie o czymś opowiedzieć? Temat różnych tożsamości jest trudny dla kogoś, kto nie miał świadomych snów, kto nie podróżował poza ciałem, kto nie medytował. No to jest bardzo trudna rzecz, ponieważ osoba, która nigdy nie medytowała, nie doświadczała tego, o czym mówiłem, ona naprawdę myśli, że jest tym imieniem, tym ciałem, że to jest wszystko, co istnieje. To jest najważniejsza wartość, którą trzeba chronić ze wszystkich sił. Ale to prowadzi do kolejnych inkarnacji, do cierpienia, do coraz cięższej karmy, którą i tak kiedyś trzeba będzie zacząć oczyszczać i budzić się z tego snu. Więc medytacja jest to pierwszy krok. Dziś tradycyjnie o 22:00 będą medytacje, więc jeżeli macie ochotę, będziecie mogli w nich uczestniczyć. Wtedy będziecie odczuwać namiastkę tego, o czym tutaj opowiadam. Co to znaczy tożsamość? Jaka jest to iluzja w nas? Dodam, że jeżeli jesteście daleko poza ciałem, tym tutaj fizycznym, to wy przestajecie nawet pamiętać tego imienia i tej tożsamości. Tak mało jest to ważna rzecz dla waszej świadomości, dla waszego rdzenia,
Kalina, inkarnować przestajesz, kiedy ty, jako ego, przestajesz usilnie walczyć o to, by przetrwać. O Kalinę. Sprawa z duszą jest zupełnie inna, bo Kalina, twoja dusza jest tutaj. To jest kurtyna. Kalina, to jest kurtyna w teatrze, o której powiedziałem. Ponad nią jest dusza. Na scenie teatralnej jest ciało. Jest Kalina. Kalina, dusza jest na widowni. Dusza obserwuje ciebie, jak ty grasz swoją rolę na scenie. Dusza tobie kibicuje, dusza ciebie wspiera, dusza klaszcze, gdy wykonujesz różne sceny. To jest dusza. Ona jest na widowni. Ona jest w tłumie innych dusz. Ona jest prawdziwa. Ta widownia to są prawdziwe istoty, dusze. To jest prawda. Tutaj za kurtyną są ciała. Tu jest Kalina, tu jest Dariusz, ale to są aktorzy. To są iluzje. To jest wejście do charakteryzatorni, przebranie się za ciało i granie w grę. Tragedią Kalina jest, kiedy kurtyna opada, kiedy dusza czeka na swoją ukochaną drugą połówkę. Przecież to są bliźniacze płomienie, dusza i ciało. To jest tragedia, gdy dusza czeka po opadnięciu kurtyny na swoje ciało. Gdy ono się przebierze w prawdziwą swoją postać i przyjdzie do duszy, wyjdą z teatru, a ciało zapomniało, że to tylko przebranie. I Kalina, zamiast iść do charakteryzatorni po życiu, czyli gdy kurtyna opadnie na scenie w teatrze, Kalina, zamiast iść do charakteryzatorni, przebrać się w prawdziwe swoje ubranie, odnaleźć prawdziwe swoje imię, które nie jest Kaliną, i iść do ukochanej duszy, by opowiedzieć jej o swoim życiu, o tym, co działo się na scenie teatru, jakie to były przeżycia, emocje, to ciało nie chce się przebrać, nie chce iść do charakteryzatorni, nie chce przybrać swojego prawdziwego imienia. Tylko Kalina chce dalej być Kaliną, bo zapomniała, kim jest naprawdę. Kurtyna opadła, a Kalina w mroku siedzi na scenie i nie chce się ruszyć. Dusza krzyczy, dusza mówi do Kaliny: słuchaj, idź, zejdź ze sceny, przebierz się w końcu, idź do duszy. A Kalina mówi: nie, bo ja umrę. Ja jestem Kaliną i koniec. To jest tragedia. To jest tragedia dla duszy. To jest tragedia dla Kaliny, która nie chce wrócić do prawdziwego życia, tylko chce dalej trwać w iluzji teatralnej. To jest tragedia. Mało tego, Kalina w końcu schodzi ze sceny, idzie do charakteryzatorni, ale bierze inne ubranie. Ubranie Anny. I wraca na scenę i czeka na kolejne przedstawienie. Nie wraca do duszy, nie wraca do prawdziwego imienia. To jest tragedia. To jest kołowrotek życia i śmierci, karma. Kołowrotek, z którego coraz ciężej się uwolnić. A dusza jest tam na scenie. I z każdym kolejnym życiem traci nadzieję, że jej ukochana druga połówka w końcu odkryje, kim jest naprawdę, i wróci do duszy, do prawdziwego życia.
dochodzi do tego, że dusza nie ma innego wyjścia, jak tylko zatrudnić się w teatrze, przebrać się w ciało i zostać bliźniaczym płomieniem fizycznym dla Kaliny. Stąd bliźniacze płomienie. Stąd przebudzenie ludzkości poprzez łączenie się bliźniaczych płomieni. Wtedy dusza zatrudnia się w teatrze, wchodzi na scenę, przybiera jakieś imię i ta uduchowiona fizyczna istota, której Kalina jej nie zna, ale w sercu czuje niesamowitą bliskość do tej duszy, do bliźniaczej połówki. I wtedy ta dusza w przebraniu zaczyna budzić Kalinę ze snu. Powoli. Nieraz to trwa dziesięciolecia, nieraz wiele żyć to trwa. Kalina najpierw ucieka, bo nie chce się przebudzić ze snu, z tego kołowrotu żyć i wcieleń. Uwolnić od karmy, od tego teatru. Bo jest ego. Ego chce przetrwać. Ego zapomniało, że Kalina, zanim stała się Kaliną, była tam, gdzie dusza. W prawdziwym świecie była to prawdziwa istota, potem się przebrała na scenie teatralnej. Ego myśli, że umrze, że zginie, że będzie jakaś tragedia, kiedy Kalina ściągnie swoje ubranie, czyli Kalinę. Po to bliźniacze płomienie. Po to dusza walczy o swoje ciało przez nawet wiele wcieleń, jak trzeba, żeby obudzić, żeby w końcu z tego teatru wyciągnąć to ciało. Magdaleno, ciało fizyczne samo w sobie nie, to nie jest ego. Ego to jest konstrukcja w ciele umysłu. Magdaleno, jeżeli przyjdziesz na moją medytację i wyłączysz wszelkie myśli, to ty dalej będziesz ciałem fizycznym. Ale jeżeli nie będzie myśli, to ty odkryjesz, że tam nie ma Magdaleny. Nie ma jej historii, nie ma przeszłości, przyszłości. Nie ma Magdaleny bez myśli, bo myśli, umysłu to jest konstrukcja, to jest ego. Samo ciało nie. Ty możesz być w ciele fizycznym czystą świadomością, bez myśli, bez ego, czystym istnieniem, prawdą. Więc to nie ciało jest tutaj złe, a umysł i jego konstrukcja, by tworzyć myślowe obiekty, które twoją świadomość rozdrobnią i wtedy umysł zaczyna nad tobą panować, bo ty jesteś wtedy rozbitą świadomością w milionach myśli i nie potrafisz poskładać się do kupy i odkryć, kim jesteś naprawdę. To jest ego. Wtedy umysł przejmuje świadomość, wtedy umysł walczy o przetrwanie. Więc po to ja jestem tutaj i wy jesteście tutaj, byśmy my razem odkrywali, że nasze ziemskie tożsamości, że nasze imiona to jest tylko aktor, to jest tylko przebranie. Jest kurtyna. Za nią jest prawda. Za nią jest dusza. I my mamy po tym życiu, po śmierci Kaliny, Magdaleny, Dariusza, mamy zejść ze sceny, ściągnąć ubrania, iść do duszy. I to jest właśnie przerażające dla wielu osób, które wchodzą głębiej w duchowość. To jest przerażające, ponieważ Kalina, Magdalena czy Dariusz, oni wierzą w to imię, wierzą w swoje rodziny, wierzą w inne imiona.
Po śmierci okazuje się, że to wszystko to iluzja, gra aktorska i to wszystko trzeba ściągnąć i rozebrać. Nie każdy jest w stanie. Nie każdy jest w stanie pogodzić się z tym, że to była gra. Że rodzice, bracia, siostry, przyjaciele, przyjaciółki, dalsze, bliższe, że to była gra. Kurtyna opada. Ściągamy swoje imię, zapominamy o nim. Zapominamy o imionach naszych rodziców, przyjaciół, znajomych. To wszystko były iluzje. Schodzimy ze sceny, idziemy do duszy, do prawdy, do naszej bliźniaczej połówki, z którą jesteśmy jednością i całością. Prawdą po śmierci jest tylko dusza. Ego, umysł zrobi wszystko, byśmy nie poszli do charakteryzatorni i nie ściągnęli swojego imienia, nie zapomnieli o nim. Od was tylko zależy, którą wersję wybierzecie po śmierci, do jakiej chcecie dążyć. Czy będziecie w mroku za zasłoniętą kurtyną dalej wyobrażać sobie, że jesteście Kaliną, Magdaleną i tak dalej? Czy też rozpuścicie to, zejdziecie ze sceny i pójdziecie do duszy? Jest droga mądrości i droga cierpienia. Gdy wy to zrobicie od razu, ściągniecie ubranie Dariusza Magdaleny, pójdziecie do duszy, to jest droga mądrości, to jest droga duszy, to jest droga szczęścia, to nie jest droga cierpienia. Jeżeli wy zostaniecie za zamkniętą kurtyną w mroku i będziecie chcieli się przebrać w inne imię, i będziecie chcieli zrobić wszystko, byleby tylko nie zejść ze sceny i nie iść do duszy, do prawdy, wtedy rozpocznie się droga cierpienia, droga karmy, droga coraz gorszej energii, coraz gorszej jakości życia. Po prostu droga cierpienia. I nie ma tutaj tak naprawdę innej drogi. Bo wy możecie na jedno, dwa, 10 kolejnych żyć bez duszy zostać, ale poprzez potężne cierpienie w istnieniu bez duszy, z powodu braku połączenia z duszą, to będzie tak wielkie cierpienie, że i tak nie będziecie w stanie normalnie żyć, funkcjonować, i tak będziecie musieli zastanowić się, jaki jest sens mojego życia, gdzie jest moja prawda i gdzie jest moja dusza. I tak będziecie musieli zejść ze sceny. Wy decydujecie tylko o tym, czy to odbędzie się szybko, sprawnie, gładko, pięknie i przyjemnie w miłości, czy też odbędzie się to na zasadzie potężnego cierpienia, ciosów. I tak zostaniecie zmuszeni, żeby do duszy ostatecznie powrócić. Beata tutaj się pyta, co się dzieje, gdy następuje śmierć kliniczna. Właściwie, Beata, to śmierć kliniczna od podróży poza ciałem, od OOBE, od snów świadomych, ale poza sferami sennymi, takich już głębokich podróży, no to śmierć kliniczna różni się tylko tym, że świadome sny, podróże poza ciałem i tak dalej są czymś, czego chcecie doświadczyć. Jest to coś planowanego. Coś, co dzieje się na spokojnie, coś, nad czym pracujecie, a śmierć kliniczna, no, przychodzi nagle. Jest to coś nieplanowanego, jest to coś, się wam przydarza i zmienia wasze życie. To jest działanie duszy, by obudzić. Jedna osoba bez wstrząsu
jest w stanie wejść w sen świadomy, wyjść poza ciało i odkryć inne życie, odkryć coraz większą prawdę, inna osoba nie jest w stanie tego robić, gdy dusza już musi potrząsnąć daną osobą, pojawia się wypadek, pojawia się cierpienie, pojawia się nawet takie zjawisko. Liczą się beata efekty. Popatrz, co się dzieje z osobami, które doświadczyły śmierci klinicznej. Te osoby całkowicie zmieniły swoje życie. Zaczęły pisać innym, że istnieje inne życie. Zaczęły inaczej patrzeć całkowicie na życie, inną wartością je mierzyć. Więc śmierć kliniczna to nie jest tylko wstrząs dla istoty, która doświadczy śmierci klinicznej, czyli wyjścia poza ciało tak naprawdę, tylko pod przymusem. To jest także przekaz dla innych, bo te osoby potem funkcjonują, piszą książki, zakładają różne blogi. Potem tysiące ludzi ich słuchają i też szukają prawdy. Więc Beata, tu nie chodzi o śmierć, czy to śmierć kliniczna, czy sen świadomy, czy milion nazw można wymyśleć, jeśli chodzi o podróże poza ciałem. Śmierć kliniczna to też jest po prostu podróż poza ciałem. Liczy się efekt. Nie dzieje się to bez przyczyny. Ta istota ma potem wpływ. W ogóle osoby, które doświadczają, tak jak ja, stanów poza ciałem, tym osobom nie pozwala się, by ta wiedza została z nimi. Prędzej czy później te osoby kogoś spotkają, coś zaczną robić, wejdą w jakieś towarzystwo, gdzie ta wiedza zacznie wypływać do coraz szerszego grona. Bo to jest to. Jest dusza, jest kurtyna i są ciała. Więc dusze mają wiele sposobów, by te swoje ciała wybudzać. Nieraz jest tak, że wybiera się jedno szczególne ciało, nim się mocno potrząśnie i potem to szczególne ciało, które miało do tego predyspozycję, jest takim światłem, latarnią dla innych istot. Przecież dusze mają wielkie trudności, by przebić się do ciał, do ego. To ego są tak silne, że dusze nieraz nic nie mogą zrobić z tym ciałem. Więc dusze szukają innego ciała, które nie ma tak silnego ego. I wtedy ono przebija się do tych ciał, do których dusze z góry nie mogą się przebić. I tyle. Taka to jest historia. A wy nie musicie mieć ekstremalnych doświadczeń. Nie musicie przeżywać cierpienia, śmierci klinicznych. Nie musicie nawet poza ciałem podróżować. Nie musicie w ogóle tego przeżywać. Wystarczy zacząć medytować w tym ciele, w tym świecie, w swoim miejscu, gdzie jesteście. I nie trzeba żadnych ekstremalnych przeżyć. Medytacja będzie naturalnie oczyszczać waszą świadomość, zbliżać was do duszy. I to dzięki medytacji, dzięki temu, że odkryjecie, że wasze imię, tożsamość to iluzja. Po śmierci nie będzie problemu. Po śmierci, gdy kurtyna zacznie opadać, zobaczycie swoją duszę po drugiej stronie i z radością do niej pójdziecie się jednoczyć. Magdaleno, tak to jest skonstruowane, by jedna bliźniacza połówka była tą duchową, tą od duszy, która ma przebudzić, i jest druga bliźniacza połówka, ta egoistyczna, ta, która ma tak silną tożsamość, że już dawno zapomniała o duszy i swojej prawdziwej istocie. Więc dusza
będzie trwać w różnych światach i ciałach, dopóki nie przebudzi swojej egoistycznej drugiej połówki. Bo cel musi zostać zrealizowany. Dusza musi w końcu ściągnąć ze sceny swoją drugą połówkę. Będzie budzić, dopóki to się nie uda. Dusza nie odpuści. Dusza nie odejdzie bez swojej cząstki. Bez swojej cząstki świadomości musi się zjednoczyć. Dusza potrzebuje tej drugiej cząstki, tej świadomości. One muszą w jedności stać się większym polem świadomości, większą energią. Wtedy doświadczają innego świata. Połączenie bliźniaczych płomieni to jest nic innego jak skumulowanie energii, większa świadomość, a jest to brama, są to wrota do wyższego świata. Dusza bez swojego małego ja, tam za sceną, w teatrze, ona nie otworzy drzwi do wyższego świata. Dusza będzie ograniczona w swoich podróżach poza ciałem, w tych wyższych przestrzeniach, będzie ograniczona swoją energią, swoją świadomością. Bez swojej cząstki na dole nie pójdzie wyżej. I to nie jest wcale przyjemne dla duszy być zmuszoną do wcielenia w tym świecie, gdzie jest tyle cierpienia, zła, przemocy, a dusza to jest tak wrażliwa istota. Nie jest to dla duszy przyjemne, że musi biegać za swoim egoistycznym ja, który jej nie pamięta, który ucieka od niej, sprawia, że ona cierpi. To nie jest dla duszy przyjemne. To, co my możemy zrobić, praktykować medytację, rozpuszczać swoje imiona. Dzięki temu nasza dusza będzie miała łatwiej, by do nas dotrzeć. I te wszystkie ciężkie historie, te pogonie bliźniaczych płomieni przez kolejne wcielenia życia nie będą potrzebne. Nasze cierpienia coraz większe nie będą potrzebne, bo się przebudzimy. Złączymy z duszą w jedności i wrócimy do domu, do naszego wyższego świata, z którego przyszliśmy. Nie myślcie o tym za dużo. Po prostu z dnia na dzień starajcie się coraz głębiej wchodzić w medytację. Wszystko będzie samo wtedy się objawiać. Myślenie to jest umysł, to jest ego. A my robimy wszystko, by właśnie nie myśleć, tylko doświadczać. Tam, gdzie jest ego i są myśli ego, tam nie ma duszy. Jak to się rozpuszcza, jest przestrzeń dla duszy, dla jej głosu. To róbcie. I z tą wiedzą na dziś pozostańcie. Zastanówcie się, czy jesteście w stanie rozpuścić swoje imię, swoją osobistą historię, swoją rodzinę, swoje dzieci, mężów, żony itd. Czy jesteście w stanie wszystko to rozpuścić, porzucić, bo to tylko role teatralne, zejść ze sceny i połączyć się z duszą. Nie musicie doświadczyć ekstremalnych przeżyć, by to zrobić. Medytujcie i róbcie to za życia, bo my za życia mamy się naprawić. Za życia mamy oczyścić ego, nie po życiu. Po życiu to już będzie za późno. Po życiu nasze ego zrobi wszystko, byśmy jak najszybciej wrócili do
do kolejnego życia bez duszy w innym ciele. Chętnych zapraszam na 22 na medytację. Jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście poruszać na takich spotkaniach Q&A, takie pytania i odpowiedzi, jak macie jakieś tematy, zagadnienia, to dawajcie mi znać, piszcie do mnie maile i wtedy będę tworzyć kolejne audycje. Na pewno będę pracować nad kabałą, ale to będzie wiele, taki serial właściwie o wiedzy kabalistycznej. Ale piszcie, piszcie, co chcecie usłyszeć w mailach albo na Messengerze do mnie. To dobrej nocy. Dziękuję za spotkanie.